Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, dzisiaj gra ze mną Carbon. Witam. A to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy FIFA 21 pojedynki online. I dzisiaj lecimy z dalszą Ligą Mistrzów. Niby chciałbym powiedzieć pojedynek na czele tabeli, na czele grupy Intermediolan versus Real Madrid, ale tak naprawdę to trzecie, czwarte miejsce tej grupy, 4 i 2 punkty od Realu, Real 4, ale przegrana w sumie z Szachtarem, który też ma 4 punkty, no i Inter 2 punkty z dwoma remisami, także zobaczymy, kto dzisiaj okaże się lepszy. Nie wiem, jak dobrze gra tak naprawdę tutaj nasz przeciwnik Carbon, ale miejmy nadzieję, że nie dostanie Intermediolan w dupsko potężnie, tak giga potężnie. Ja jeszcze pamiętam przede wszystkim Intermediolan z czasów, przede wszystkim z czasów Adriano. Także, ale to są czasy też ogólnie, kiedy ja większość drużyn wtedy kojarzę. Także zobaczymy, jak to będzie. Na początek jeszcze przypomnę, jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzach pod filmem, zasubować kanał, wpaść na Instagrama, fanpage oczywiście na G2 z linku podanego w opisie pod filmem. Także zaczynamy grę. Ja tu chwilę teraz nie grałem, także muszę się na początku rozgrzać. Zobaczymy, jak bardzo zostaniemy czat pociśnięci. Zobaczymy też, nie wiem jakie tu ustawienie, jakim ustawieniem gram. Zobaczymy, czy będzie mi sprzy... No dobra, już widzimy, że to jest jakiś spoceniec, który robi triki. Od razu spoceniec. No chłopie, jak ty robisz jakieś podanie kiwką czymś, no to to jest spocony zawodnik już od razu. Przecież wystarczy lewy dolny trigger przytrzymać. No kto lewy trigger używa, grając na padzie tak naprawdę? No na padzie właśnie większość osób. W sensie to lewy czy prawy? Tobie chodziło teraz? Lewy. Jakbyś miał pada od PS-a, no to to jest F2. A, bo ty masz pada od PS-a, tak? Jo. A, dobra, bo ja gram na padzie od tego, od Xboxa, nie? Więc... Czemu on tak w ogóle dziwnie chciał tu zatrzymać, jak ja nawet takiego zatrzymywania nie klikałem, szczerze powiedziawszy? O, będzie ciekawie, czuję, że się będę musiał spocić, a i tak w dupę dostanę, także to jest też ciekawa sytuacja. Dobra, gdzie wybijamy piłkę, czap? Dobra, tutaj. Dał mi, patrzcie, jak on daje zagrać, jaki to jest w ogóle... Jeszcze koki player w ogóle, co jest najśmieszniejsze. Nie przesadź. Nie będę jak niektórzy z takich gracze. Doszedł do tej... Zamik? Nie powiedziałem to. A nie, ogólnie jakbyś grał online, to się często mijasz z tym, że spotykasz raczej, że ludzie przychodzą i od razu pod bramkę, żeby ci tylko odebrać tą piłkę podczas Ale no to nie, no to ja wiem, ale to w ogóle jest dziwne, bo jak gram z botami, to na przykład ja tak nie mogę botom zrobić. Mam takie wrażenie, że ja tak zrobić nie mogę, a boty mogą mi tak zrobić, wjechać pod bramkę. Nie można. Brązowić! No lecisz! Dajesz! No iż! Gdzie ty?! Co to za zagranie? W ogóle nie tak chciałem to zrobić. Ale prawie siadło. Nie, no ale no proszę cię, no z dynki to on by nie wiem co, by musiał mieć petardę chyba w głowie, żeby coś takiego zrobić. Mamy aut. A moja. Dziękuję. Dobra, lecimy. Nie śpimy. Dobra, dajesz. Young. Albo Young. A że młody po prostu jest zawodnik? I że go tak nazwali? Ej, no co on nie umie jakiegoś dośrodkowania zrobić kozackiego? Po prostu? Kurde! To było w sumie zabawne nawet. Real traci teraz piłkę. No dawaj piłkę! Dawaj mnie, jak Polska gramy teraz. No to lepiej nie graj, bo przegrasz. A że tak wyzywasz Polaków? Ja nie wyzywam, ja powiedziałem tylko prawdę, no bo przegra. Jak będziesz grał jak Polsk. Takie błędy popełniać. No co to było? Brozowicz, dajesz Brozowicz. Kolejna głupia strata Realu.
Gdzie? Nie, w ogóle tam ta piłka miała polecieć. Czad, wiecie co ja wam muszę powiedzieć? Ja czuję, że się Carbon ze mną tak bawi, że to jest szok. Nie, no nie. Carbon to jest taki spocuch, że tak naprawdę w tym momencie się tak ultra bawi. Od razu się bawi. No, że szok po prostu i niedowierzanie bym powiedział. W ogóle nacisnąłem coś teraz, nawet nie wiem co. Szczerze powiedziawszy. Zostaw tę piłkę! No, czemu on nie chciał podać tę piłkę? No zostaw to. Kurde, gnoju! Tak. Real Madrid odegrał ważną rolę w historii hiszpańskiej i światowej piłki nożnej. Dobra, da! Dajesz Lukaku, no pokaż na co cię stać. Ale nie jeden raz. Słuchaj, ajaj. Dawaj. Nie ostatni raz. Nie, jak tam Lukaku. Lukaku to nie wiem, cokolwiek by zrobił. A nie do Pilsna se biega tam. Że aż sobie tak go wyprowadził, tak? Tak mnie wyśmiał w tym momencie ten zawodnik. Widzicie? Patrzcie, jak wyśmiał ofensywnie. Tak go wyśmiewał. Też nie wiem, czy można wyzwać nieofensywnie kogokolwiek, ale... No, a czy możecie wyjść do przodu, moi zawodnicy, czy nie bardzo? Nie bardzo. Dawaj, no czemu z główki w takim momencie, chłopie? Przecież ty miałeś 30 godzin, żeby tam coś zrobić. A chłop z główki, no? Tam była ewidentna jedenastka, sędzia, ten komentator nawet tak powiedział. Ewidentna jedenastka tam była. Ewidentna jedenastka, no powiedział pan komentator. Trzeba słuchać pana komentatora. Słuchaj pana komentatora, nie. Brozowicz. No nie tam, w ogóle nie tam. W ogóle nie tam. Okej. Dawać. O, się aż spierdział w tym momencie Carbon. Tutaj tak jest spocony po prostu. Tak, jeszcze mnie faulujesz, tak? Ja nie, gdzie? No, tam widziałem faul. Dobra, pierwsza połowa bez jakichś tak naprawdę poważnych akcji przeszła. Ja czuję, że w drugiej połowie odpali się tak naprawdę Carbon. I w tym momencie, proszę państwa, Real Madrid pokaże tak naprawdę go, na co go stać, dosłownie. Ja czuję, że to jest ta taktyka. Jeszcze jak usłyszał Carbon od taktyki od Zamika, to już w ogóle, patrzcie, lecą poważne zmiany. Pewnie zmieniona taktyka, zmienieni zawodnicy. I zaraz spodziewamy się tutaj hat-tricka ze strony Benzemy. No nie przesadzajmy. Naprawdę tyle zmian robisz, Carbon? Co jest? Jezus Maria, chłop naprawdę się wczuł i zmienia zawodników. Co się tam wydarzyło, proszę państwa? Została taktyka zmieniona, coś czego nikt nie robi na tych meczykach. O, że Viniciusa? Że ty chcesz wykorzystać tego baga z FIFA, żeby strzelić bramkę? Jaki sposób, ale stinky cheese! Chciał zrobić najgorszą rzecz z FIFA, po prostu. Najgorsza rzecz z FIFA to jest wykorzystywanie tego baga z pierwszej piłki. Ale spocuch, poproszę w komentarzach, spocony Carbon po prostu. No jak nie? Wszyscy, nawet Zamik mówi, to jest tak typowe zagranie, zabagowane, że szok, że nie idzie przecież typa zatrzymać, dlatego ludzie to abuzują, no. Właśnie dlatego, że to jest takie zagranie. Ale spocuch, patrzcie na to. Ale aż tak po Carbonie, to bym się ludzie nie spodziewał. Powiem wam, aż tak bym się nie spodziewał, że chłop aż taki jest spocony. Niebezpieczeństwo zażegnane, przejęli piłkę. A ty gdzie podajesz, gościu? Dobra, wybiegamy. Troszkę zaspali, muszą jak najszybciej wracać do obrony.
Dawaj! Nie! Setkę zmarnowałeś, ty debilu, kup! Ja myślałem, że on przełoży na drugą nogę i strzeli. Nie, no tam od spalonego to 3 km były. Ale no bez przesady. Seteczkę zmarnował chłop, jak on w ogóle śmiał. Jak on śmiał śmieć, o i on będzie tym biegał cały czas teraz, hazardem. Ale to jest spocuch, gra, ale patrzcie na takiego spocucha jeszcze gra. Ty, jaki spocony zawodnik, proszę państwa, ale patrz jak się wczuł nawet ten zawodnik, widzicie na to? Patrzcie na to. Co się tu dzieje, proszę państwa. No i gdzie oni podają w ogóle te piłki, moi zawodnicy? Jak ja zaraz ci oddam bramkę z tego powodu chyba. To jak ja zaraz chyba zmieniam taktykę, czat. Dobra, dawaj, 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 tu, tu. Cyk. Cyk teraz. I dawaj do przodu ze spoceńcem. O, aż lag był. Miałeś laga? No. No, widziałem w ogóle, że coś jest z pingiem nie tak, szczerze powiedziawszy. Ale nie wiedziałem, że aż tak, proszę państwa. Także ja tu czuję, że zrobimy sobie aż zmianę jedną. Jedną zmianę wykonam. Czemu oni są tak dziwnie? Czemu oni nie są tym CP Combat Powerem wrzuceni? Nawet nie wiem, co tu mogę zmienić, nic nie zmieniam. Po prostu. Ej, on patrzcie, ten sposób robi dalsze zmiany, proszę nic państwa. Nie robiłem. Tak, tak. No i będzie zmiana. Dobra. O, nic nie robi. O, patrzcie, ale się tam poci, pot spływa. Ja to tutaj tylko czuję. Tylko weszło. Czuję i słyszę czat normalnie, jak pot spływa tam po czole Carbona w tym momencie. O, aż żeby będę musiał. No, będę musiał po dupsku jeszcze, mocniej po dupsku. O kurde, patrzcie jak mu w nogi wszedł, a tam karny powinien już być normalnie, a co najmniej rzut wolny. Także no patrzcie i czeka, aż przyjdą, żeby ich było więcej niż moich zawodników na tym polu. Nie tak. No a mój zawodnik może tę piłkę odegrać, jak ma przy nodze, czy musi się na nią popatrzeć najpierw 30 razy? Bo tak się zastanawiam w sumie. To jest Alexis Sanchez w ogóle? W Interze? A nie wiem, chyba tak. Bo to, że to jest ten Vidal, to wiadomo oczywiście. Dobra, jadymy! Ale on przy tej piłce się w ogóle nie utrzymuje, ten Sanchez. Jak to tak w ogóle zrobili z nim? Co oni z nim zrobili? No ja czuję, że ja wiem, co ten sposób chce nawet zrobić, powiem wam. Oj, 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 lecimy, Sanchez, go, go! Go! O, zbieg mi jedno pole do góry. Nie chciałem zbiegać do góry, szczerze powiedziawszy. Dobra, dobra, Real Madryt atakuje, proszę państwa. Carbon już się przestał odzywać. Ale czy kiedykolwiek tak naprawdę się odzywał? Ej, jak laguje w ogóle tę gierkę? Carbon, co jest z tym twoim internetem? Ja myślałem, że to się ogno... Carbon! Co ty masz z tym internetem? Naprawdę! Zacina te postacie aż jak biegają. A ja widziałem połączenie, na czerwono mieliśmy połączenie, szczerze powiedziawszy, jak się łączyliśmy, także... Ale przed tobą grałem z kumplem, to miałem dosłownie z nim... No, a tutaj czerwone widziałem, było takie skaczące, skakało sobie, czerwone, pomarańczowe, coś. O, wyczuło chyba, że chłop się spocił, proszę państwa, i się wszystko tu zmienia, jak w kalejdoskopie normalnie. Ale że oni piłki wybijają, no ej, spalony, spalony tam był, sędzia, no, dziękuję. Mówiłem, że spalony był. Jak to się, zmiana wykonawcy, to jest RT? Dobra, zmień mi wykonawcę. A, to nie to nacisnąłem chyba. Nacisnąłem, żeby gościa do siebie podbiegł. Ścinki! Głupie! Co jest? No, czemu ścina tę grę? Co jest z tymi ścinkami? Ej, ale z tymi ścinkami to jest straszne, powiem ci. Powiem ci szczerze, że ich nie mam.
Bo to jest takie mikro przycięcie na piłce, nie? Więc jakikolwiek zwód, który robisz nie przyciskiem, tylko po prostu gałką, a ja takie tylko robię, zwód, no, pan, nikt nie podbiegł do piłki. I ja tylko takie robię. No zacina... Teraz poczułem. Czułeś, nie? Teraz poczułem. O, w ogóle tak faul był na... Ja nad nim co się tam wydarzyło, była ścinka taka lekka. O co chodzi, czat? Dobra, tu widzę, że taki mecz, że zaraz chłop przywali. Lutnie. Ojej. Aj, chyba jednak nad. Zupełnie nie tak to miało wyglądać. Zupełnie nie tak to miało wyglądać, jak to powiedział pan komentator. I lecisz Hakimi! Hakimi! Nie no, Ramos, no proszę cię! Ramos! Ramos! Nie, bo to jest 87. Tak. Nie, nie możemy tak tego zakończyć. No nie powinniśmy, ale no co? On chce to zrobić, czat. On chce to zrobić. On chce się spocić na koniec, żeby strzelić. Ja to tak czułem, że to tak cały czas było robione. Właśnie po to, żeby w ostatnich sekundach dupnąć i żeby był gol z tego. Patrzcie na to. Patrzcie na to, ja czuję i to będzie ta akcja. Ja już widzę to, ja już widzę co się dzieje. No nie, co to było? To miała być rzutka. Dobra, no tego nie widziałem, szczerze powiedziawszy. Tego nie przewidziałem. Także, no co ja mogę poradzić? Brozovic, Lautaro Martinez. No, wybij tę piłkę, jaką masz przy nogach, tam gdzie ci podaję. A, chciałem do Sancheza podać, no i remis, no niestety, chłop się spocił, proszę państwa, ale udało nam się zachować remis z takim wynikiem remisowym. To chyba żadnej z tych drużyn to nie pasuje, bo Real miałby 5 punktów, a Inter tylko 3. Także dziękujemy bardzo za oglądanie, zobaczymy czy dzisiaj dziękuję, taki również wynik się utrzyma. Trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć. Hejka. Cześć.